Cześć, witam wszystkich z tej strony Quantum, a to jest oczywiście Battlefield 4 i w końcu pomyślałem, że w końcu trzeba coś nagrać z tego BF-a, gdyż jest to seria, która zawsze się pojawiała na moim kanale, a ostatnio robiłem tyle różnych materiałów, że ten BF trochę rzadziej się pojawiał i w końcu właśnie... O! No, na szczęście udało mi się ich dwóch rozwalić. I właśnie dzisiaj sobie pogramy w BF-a 4 z taką trochę w miarę ciekawą konfiguracją, bo będziemy biegać tutaj... O, a jak to by się tu dostali? Okej, okay. Nice. W każdym bądź razie pomyślałem, że pogram tutaj z taką całkiem ciekawą konfiguracją. Ups, 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 ups. Nie mogę się wysławić. Wszyscy mnie tu dosłownie atakują na tym punkcie. W każdym bądź razie po raz ponownie będę grał tutaj z taką dość ciekawą konfiguracją, a mianowicie będę grał medykiem z karabinkami i w tym przypadku wybrałem sobie tutaj ASAP 52, gdyż jest to broń, która jako jedyna chyba z karabinków ma zwiększony damage i również większość tego typu karabinów, które mają większe obrażenia, mają małe magazynki, powiedzmy nie więcej niż na 20 pocisków. Powiedzmy, że takim wyjątkiem są zwykle lekkie karabiny maszynowe, ale wiadomo, że ze względu na ich budowę one mają zawsze bardzo duże magazynki, ale i przy okazji duży odrzut. W każdym bądź razie ACE-52 ma tutaj magazynek na 26 pocisków i wbrew pozorom te dodatkowe 6 pocisków, w zasadzie 25 pocisków w magazynku plus 1 w komorze. Dlaczego ja się nie mogę wysłać dzisiaj w tym odcinku? Te dodatkowe pociski w tym magazynku wbrew pozorom naprawdę całkiem się przydają od czasu do czasu, więc jest to w miarę interesująca propozycja, jeżeli na przykład chcemy wybrać coś, co podobnie zachowuje się jak karabin szturmowy, ale jednocześnie nim tak do końca nie jest ze względu na jakąś tam swoją taką bardziej kompaktową budowę. Na przykład jeżeli nie lubimy grać z lekkimi karabinami maszynowymi, no to wtedy można spróbować sobie wziąć właśnie taki karabinek i mieć nadzieję, że wszystko będzie w porządku, więc... Matko święta, to ktoś ładnie nawala RPG-iem. Tylko nie wiem, kto nawala tym RPG-iem. Czy to nie ten gościu nawala? No tak właśnie. Tak myślałem. Aj! A, nice! Udało mi się jeszcze go załatwić. Kurde, ostatnim pociskiem dosłownie z pistoletu. W każdym razie sprawdzę szybko, czy mam XP Boost gotowy. Mam akurat tutaj włączony 50%, ale zobaczcie, co się dzieje. Po prostu tych 25% boostów w ogóle nie używam w ogóle. W ogóle nie używam w ogóle. Matko święta, no dzisiaj będzie dziwny. Jak widać, praktycznie mam 124 te 25% boosty. I nie są one używane, bo w większości przypadków na przykład dostaję jakieś battle paczki za givery czy coś w tym stylu i one zwykle mają w sobie te właśnie 50% boosty, więc oj! Ups! Ups! Ups, 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 ups! Dobra, staram się tutaj jakoś ich troszeczkę zajść. No, 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 no. Ciekawe, czy... Gdzie oni poszli? Pewnie tutaj za moim tropem. Tymczasem się szukamy jak te dwa... Jak tych dwóch kretynów. Co jest grane? Gdzie oni nagle... magicznie znikli? Właśnie, jeden zniknął. Tutaj magicznie. No, ach, kurde, niestety dorwał mi z tym. Myślałem, że jeden i drugi poleciał, ale niestety się nie udało, więc... A, ciężko bywa. Dobra, żeby nie zapomnieć następnego boosta, to wrzucę sobie kolejny. Mam ich tyle, że nie muszę się nimi za bardzo przejmować, na całe szczęście. W każdym razie, jeżeli jeszcze was ciekawi, na przykład moja konfiguracja z ASAP-52, to w to... Do nas... dałem się mu zrobić po raz kolejny. W każdym bądź razie mam w tej chwili zamontowany tutaj celownik holograficzny, dodatkowo zamontowałem do tego chyba chwyt ergonomiczny, zaraz to zresztą sprawdzimy w ASAP-52. Nie, krótki uchwyt, hamulec wylotowy, celownik laserowy i celownik holograficzny, więc taka jest dzisiaj moja konfiguracja z tą konkretną bronią. Kurde. Da mi się spadochroniarzyka rozwalić? Niestety nie. I teraz zna moją pozycję. To jest kolejny czopson, który próbuje dopłynąć do brzegu. Na szczęście tego zdjęliśmy. 7 do 4. Jeszcze się uda nam wyrobić, myślę, na, tutaj na ludzi. Czasem. Tu słyszałem gdzieś blisko jakichś ludzi właśnie, a propos tutaj z tyłu. Włączę na chwilę.
Co jest, kurde? Teraz on skopiował moją konfigurację. Albo zabrał mojego Ace'a 52. Zobaczcie, że mam dokładnie taką samą konfigurację jak ja. Ciekawe, czy może ma taki sam kamuflaż. Kurde, no nie dam im tak łatwo przejąć tego punktu. O, dobrze, łódka. Łódką będę mógł troszeczkę tutaj sobie podpłynąć z innej strony, bo tutaj z wyspy to jest po prostu proszenie się o kulkę w łeb. Powiedzmy, że w ten sposób tutaj starczy. Właśnie zwykle będą się spodziewać tego, że będziemy tam starali się dalej podlecieć. Nie ma podnoszenia towarzyszy. Okej, teraz ten kolejny tutaj będzie mnie szukał. Nice. Aha, jest po mojej prawej stronie. Nice, właśnie, to jest zwiększony damage w tego typu broniach, że nawet czasami jak mamy taką trudną sytuację, to mimo tej mniejszej szybkościelności ten damage jest po prostu tutaj cudowny. O! O! Na pewno wyjdzie z tego heli. Chyba nie zginął. Albo i może zginął, może go rozwalił ładnie. Chyba go tu nie ma, dobra. Na szczęście go załatwili całkiem nieźle. Dawno też nie było w ogóle tej mapy właśnie. Jak ona się nazywa, matko? Parcel Storm. Ja ostatnio dużo grałem na mapach typu Dragon's Teeth. A właśnie, niestety znowu dałem się załatwić jakimś low levelowi. Szczególnie ze względu na to, że ostatnio wiele swoich poradników właśnie nagrywam na mapach typu Dragon's Teeth, bo bardzo dobrze na nich się jakby tam testuje moim zdaniem bronię po prostu, więc ostatnio na tym też dużo czasu spędzałem na mapach z tego dodatku, zamiast na takich po prostu tych zwykłych standardowych mapach. Spróbujemy podlecieć jeszcze raz. Tam jest jakiś nasz Chopson. Oj, niedobrze, niedobrze, łódka. Dobra, abort, mission abort. Podpłyniemy troszkę z innej strony. A mianowicie być może stąd. Widzę, jak tam się szamotają właśnie w środku tego budynku. No, uda mi się go zdjąć w locie? Tak, udało mi się go zdjąć w locie. Teraz mamy gorszy problem. Ups, ups, ups. O, mamy sporo, sporo gorszy problem. No, nice. Przeładuj to. Dziękuję. Ledwo, ledwo. Właśnie to lubię w broniach typu Ace, że one mają wyjątkowo szybkie przeładowanie. Muszę następny odcinek zagrać jeszcze z Ace'em 23 CQB, bo to jest też dość interesująca broń. Ona ma też jakby lekko zwiększony magazynek w stosunku do swojego jakby pierwowzoru, czyli tutaj mówimy jakby o Ace'ie 23. Ma gorszą celność troszeczkę, o ile się nie mylę, i troszeczkę mniejszy minimalny damage, za to ma na przykład większy magazynek na 35 pocisków, co jest też dość interesujące. Nie jest ona tak mocna, powiedzmy, jak standardowy Ace 23, ale też da radę. Właśnie, troszeczkę brakuje mi przybliżenia. W teorii, oj, z daleka tam mnie atakuje gościu, niedobrze. No, chodźcie, chodźcie. No właśnie. Tamtego gościa nawet nie pójdę ratować, bo nie ma takiego sensu. Aczkolwiek... Aha, już widzę chyba, gdzie jest koleś. Postaram się do niego jakoś podpłynąć. Może mnie nie zauważył, miejmy nadzieję. Właśnie muszę troszeczkę więcej pojechać z tymi karabinkami, bo to jest całkiem fajna klasa. Tylko trzeba dobrze doposażyć te broń, po prostu wiedzieć, jakie są ich wady, jakie zalety. Ja szczególnie bardzo lubię w karabinkach to, że one mają zwiększony hip fire w stosunku, czyli celność z biodra po prostu w stosunku do zwykłych karabinów. Ups! Zwykłych karabinów szturmowych. No i pięknie. Rozwaliliśmy tych dwóch typów. Bardzo fajnie się naprawdę gra z tym Ace'em ze zwiększonym damage'em. Nie jest on, powiedzmy, taki strasznie OP jak Ace 23, bo naprawdę ma wysoki odrzut, cholernie wysoki odrzut. No i trochę kiwa się na boki, więc ciężko czasami jest po prostu z nim grać na dalsze dystanse. Oj, oj, to mi się nie podoba. Po pierwszy raz mam mało naboi w magazynku. Dwa. Dlaczego oni przyjmują punkt? O, a propos. Dobra. Dobra. O, wstawaj, wstawaj i daj mi amunicję, koleś. Potrzebna amunicja, rzucaj,
Rzucaj mi ammo, no co za chopson. Amunicja. Przecież jesteś amunicyjny, masz skrzynkę. Matko, hura. Hura, rzucił mi amunicję w końcu. No po prostu jestem przeszczęśliwy. Ale widać, że jakieś nowe, te malutkie paczki amunicji. Oj, snajper to mi się nie podoba, ale snajper jest gdzieś wyjątkowo blisko. Aha. A, asysta przy zabiciu. Jestem zaznaczony przez komandera jako cel wysokiego znaczenia. Teraz po prostu będę się świecił, weźcie mnie zabicie. No i cudownie, jeszcze oczywiście rozwalcie mi mój jedyny środek transportu. jedyny środek transportu, którym mógłbym się w miarę szybko dostać, kogokolwiek zaskoczyć. Bo nie wiem ilu z was wie, ale jeżeli komander zaznaczy was jako cel wysokiego znaczenia, to wtedy świecicie się po prostu wszędzie na mapie, że jesteście poszukiwani, jakby coś w ten sposób. No i właśnie, a propos bycia poszukiwanym, ja w ogóle nie miałem się nawet za czym schować, bo to po pierwsze strasznie długo trwa to zaznaczenie, po drugie wszyscy widzą nas na mapie i po trzecie jedynym sposobem, aby to skasować, jest poczekanie po prostu ileś tam czasu, aż to się samo zredukuje, więc takie trochę do bani to jest, szczerze mówiąc. Dobra. No i teraz oczywiście crossfire zaczęło wariować i wszystko mi zaczęło na ekranie mrygać. Niestety to się tak czasami dziwnie dzieje z tym moim zestawem. AMD ma jeszcze nie za bardzo do tego zoptymalizowane drivery. Wiecie co, pozwólcie dosłownie na chwilę przerwy materiał i zaraz wrócę w tym samym miejscu. Muszę zminimalizować, zmaksymalizować okno, aby wszystko się naprawiło. Więc tak jak obiecałem, minęła dosłownie chwila, za dużo żeście nie stracili z tej rozgrywki. Ja już tutaj sobie naprawiłem swój problem i już nic mi nie mryga. Niestety, ja w tej chwili... Oj, kurde, mnie rozwalił gościu z DMR-a. Ja, żeby uzyskać wysokie FPS, mam, krótko mówiąc, dwie grafiki. I ja mam akurat ten monitor 144 Hz i żeby z niego tak naprawdę skorzystać i żeby to miało sens, no muszę mieć zachowany naprawdę wysoki... Oj, kurde, znowu ten sam gościu. Muszę mieć zachowany wyjątkowo wysoki frame rate. Najlepiej około właśnie z tych... około 80 do 100 klatek, powiedzmy. I niestety problem z Crossfire jest w dużej mierze taki, że AMD troszeczkę skrzaniło drivery i po prostu w niektórych momentach wszystko zaczyna mi mrygać na mapie, nie wiem czemu, jakby był jakiś po prostu problem z renderowaniem. Nie podoba mi się to, jak się zespawniłem. Cholera, mam nadzieję, że nie zacznę tonąć, bo nie chcę w tej chwili wyskakiwać. Dobra. 80% HP, nie jest tak źle. Słyszałem, że rannego... O, a propos. Okej, rozwaliłem tego gościa, który rozwalał mnie z DMR-a. Nie mi martwi, że zaczynamy mieć mało punktów. Choć wygrywamy w teorii. No i teraz pojawia się oczywiście sztorm i będzie trochę ciężej. To znaczy łódki będą miały na szczęście trochę ciężej, bo nie będą mogły tak precyzyjnie stać w jednym miejscu. Ale widoczność nie jest, powiedzmy, jakoś tak strasznie ograniczona. Okej. O, pięknie, ktoś rozwalił heli. O, kurde. Aj, ledwo się wyrobiłem. Cholera. Nie wiem, gdzie jest koleś, a dwa niechcący rzuciłem sobie apteczkę w zupełnie debilnym miejscu. Ale dobra. Widać, że chyba nasz żołnierz wsparcia ma wszystko w miarę pod kontrolą. Ale dobra, próbujemy w takim razie podpłynąć na C. Wow! Tego się nie spodziewałem. Właśnie, teraz się przydała ta lepsza celność z biodra właśnie za 52. Nie musiałem nawet celować z tej broni, to jest właśnie pięknie. Dobra. Podchodzimy do punktu C. Zdaje mi się, że to będzie po prostu ich cała masa. A propos, dobry. Może nożyk? Yes! Give me your sandwich, dog, jak to mówi The Russian Badger. W dzisiejszym dniu w ogóle mam jakiegoś farta, bo wcześniejszą rozgrywkę, której nie nagrywałem, ale grałem tak sobie sam dla własnej przyjemności, zdobyłem chyba około 5 noży w jednej rozgrywce, tak mi się skromnie zdaje. Nie policzyłem tego dokładnie, ani Battlelog też tego nie pokazuje, ale udało mi się zdobyć baretkę w każdym ucieku za nóż, więc zdaje mi się, że około tych 4 noży było na pewno w jednej rundzie. Znaczy na pewno, jak dostałem baretkę.
Okej, okay. Troszeczkę mnie martwi, że coś mi blokuje przejęcie. Wyłączyłem celownik laserowy specjalnie po to, by mnie było gorzej wykryć. Tylko że... O, właśnie, a propos przeciwnika. Kurde, 6 HP mu zostawiłem, na AK-12 mnie rozwalił. Ajajajaj, o właśnie. Drugi level ledwo. Trochę głupio, ale cóż zrobić. Gdzie tutaj byłem? Ja byłem na C. Przydałoby się wziąć jakiś transport i tam przelecieć. Albo podpłynąć. Zaraz. Przyjmują nam również i... idei. Nie wiem, czy to nie lepiej będzie, jak w tym miejscu właśnie podpłynę i zobaczę, co tutaj się dzieje, bo mocno nam przejmują w tej chwili tam punkt. W ogóle budynek jest zawalony. Come on! No, właśnie. Czasami właśnie w takich długich seriach automatycznych ten tłumik, nie tłumik płomienia, tylko hamulec wylotowy, to jest kiepski pomysł. Aha. Zaatakujemy w takim razie z innego kąta. Będą myśleli, że ja jestem tam. No a ja sobie tak pięknie obejdę tutaj. Ten punkt z drugiej strony. I zobaczymy, czy uda mi się ich trochę zaskoczyć. No właśnie, trochę mi się udało zaskoczyć. Szczególnie tego snajpera, który właśnie się zorientował dopiero w ostatniej chwili, że ja zmieniłem swoją pozycję. To jest właśnie piękno BF-a, jak ktoś potrafi dobrze funkować. Można naprawdę coś działać w cudach. Ty gin, bo nie chcę, żebyś nam rozwalał naszą łódkę. MBF PC-14, PC-13 wygląda kurde jak jakieś konto, które założył jakiś sklep, aby grać BF-a. Widziałem parę razy na przykład w jakichś takich centrach handlowych, gdzie był wystawiony jakiś komputer, powiedzmy z BF-em, właśnie jakieś takie dziwne nazwy potrafię ustawiać. W ogóle nie byliśmy chyba dzisiaj jeszcze na punkcie B, bo chyba nie ma nawet sensu, bo przejmują ten punkt. Zwykle właśnie najczęściej lubię grać przy punkcie B, bo tam się dzieje naprawdę wyjątkowo dużo akcji. W tym akurat przypadku jest troszeczkę odwrotnie, ale to dobrze. Właśnie rzadko z drugiej strony latam pomiędzy punktem C i D, właśnie ze względu na to, że to bardzo często łódki potrafią nam napatoczyć sporo problemów. Ale okej. Okay. Pięknie nasza drużyna się, muszę powiedzieć, spisuje. Zaczynamy mieć jakąś większą przewagę. Przejmujemy co chwila punkty. Martwi mnie tylko ta pelotka tutaj w tym miejscu, której ja szczerze mówiąc nie mam jak rozwalić. Nie mam tutaj... cholera... żadnego C4. A, pelotka w ogóle... Pelotka w ogóle się zacięła. Ciekawy jestem, czy gościu wysiądzie. Nie, nie wysiądzie. A może poczekam na kogoś... A, dobra. Zaczyna obrywać. No, właśnie o to mi chodziło. Przynajmniej teraz rozwalał tą palotkę i będziemy mieli spokój. Tymczasem w końcu pójdziemy na nasze ukochane B. No z kolei z A widzę, że mnóstwo tam po prostu ludzi nadciąga. Bo raczej oni starają się przejąć punkt A. Ktoś już tam przyjmuje B, więc może mu zaraz pomogę, ale chcę zobaczyć, czy tutaj nie trzeba czegoś oczyścić. Może oni się znajdują na przykład tam na górze w tym budynku, chociaż wątpię. Ale wydaje się, że już jest w miarę czysto, to chyba tam strzela, bo nie ma nikogo na minimapie, dobra. 28-10, całkiem niezła runda, muszę powiedzieć. Nie spodziewałem się, że aż tak dobrze mi pójdzie, szczególnie, że mówię, z Parcel Storm miałem naprawdę bardzo, bardzo długą przerwę. Okej. Okay. Zaczynają się napotaczać jacyś wrogowie, więc pora ich tutaj to załatwiać, cholera, niedobrze. Nice, jednego za... O, został mi jeden pocisk w magazynku. Lol. Podnieś mi kogoś... Aj, nie udało mi się podnieść ich ogivery. To już była sprawa stracona, bo nie miałem żadnej amunicji. 30 do 1. Całkiem ładnie.
Nasza drużyna bardzo ładnie ogarnia. Już niedługo powinniśmy wygrać. Miejmy nadzieję tą rundę. Tymczasem, Borym Lasem wracając się na A. Myślę, tutaj przyjmuje punkt. Nie widzę, gdzie jest koleś. Dobra, gościu nawala gdzieś z tej strony. Oj! Wow! Dobra, double kill. Szybki reload. Aj! 17 HP mu zostawiłem. Na szczęście to nie medyk, to się nie podniosą. Tamten jeden był podniesiony, bo widziałem, że chyba leżał na ziemi. Albo po prostu leżał na ziemi, bo starał się na kogoś zakampić. Tymczasem mu się ładnie nie udało. Granatę Achtung. Granatę Achtung. Pudło. A widać, że chyba sobie poradzili. A nie, może i sobie nie poradzili. Ktoś jest tam blisko wieży. Bardzo nawet blisko wieży. O, właśnie, a propos, cholera. Poprawiłem sobie słuchawkę. Nie miałem przez chwilę ręki na myszce. Ale tymczasem idę go załatwić, bo to jest w miarę łatwy cel. O, właśnie, a propos. No, nice. Gdzieś po lewej stronie. Nie, słyszę kolesia. Dobrze, nie pomyliłem się. No, ostatnie dosłownie pociski ja go wykorzystałem. Bardzo szybko kończy mi się ema w tej broni, nie wiem czemu. Może jestem tak mało celny, chociaż fragi mówią trochę inaczej. Cholera. Kolejny koleś dorwał pelot. No mordę. A ja wyjdę z tej samej strony. Czasami taka taktyka popłaca, ale nie w tym momencie niestety. No cóż, bywa i tak. Tak, 35 do 12, więc cały czas trzymamy się na KD 2-0. No teraz nie do końca musiałbym jeden frag sobie dobić, ale w miarę trzymamy się gdzieś na odpowiednim KD. O nie, 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 nie. Czyżby tam była druga łódka? Tak, na szczęście druga łódka, więc na ląd za mną nie pójdzie, ale może mnie zauważyć. W każdym razie ja stąd spadam. Chyba nasze dwie łódki powinny sobie poradzić z tą jedną. I piękny, lewitujący ptak. Nie wiem czemu, ale w BF-ie zrobili tutaj ten taki głupi błąd, że są takie lewitujące zwierzaki. Okej. Pakiet bojowy z Ace'em. Pięknie. Czasem skromnie mi się wydawało, że widziałem dwóch gości. Albo tylko mi się wydawało, ale myślę, że widziałem tutaj gdzieś drugiego kolesia, który biegał tutaj w tym miejscu, ale dobra. Najwyraźniej się pomyliłem. Cały czas siedzi ta pelotka z tym kolesiem w tamtym miejscu. Skromnie mi się również... A nie, nie dostał C4. Niestety nadal siedzi. Dobra, to przejmujemy punkt w takim razie. Gdzie by się tu schować? Może to nie jest najgorszy punkt? W tej chwili nie ma tutaj żadnych dziur w ścianie, więc się schowamy, wyłączymy celownik laserowy i czekamy na jakiegoś agenta. Pięknie. Pelotka tutaj nie ma w ogóle ochoty przyjść, bo jest zajęta jakimiś pierdołami. W ogóle te pelotki w tym BF-ie to jest jakaś pomyłka. One mogą zabijać śmigłowce i jet na takiej odległości i w takim tempie, że po prostu to jest jakaś masakra. No w ogóle jeszcze nie rozumiem też na przykład w BF-ie w ogóle jednego konceptu, że zezwala się na przykład na kampienie pojazdami w bazie. Powinno być jakieś ograniczenie, że nie można na przykład kampić się pojazdami w bazie, bo często na przykład na mapie, jak ona się nazywa, Zawod 311, ludzie sobie po prostu biorą... O, on leży łódko. Dobra. Nie, sobie w tym momencie się podkradnę. To może. A, tam jest ta pelotka. Nie da rady. W każdym razie często ludzie robią tak, że biorą tą mobilną Katiuszę, jak ja to nazywam. Mobilną artylerię. Nice. Nice.
Nie, udało mu się podnieść kolesia, to było bardzo ładne. W każdym razie ludzie często biorą tą mobilną artylerię i na przykład cofają się gdzieś na swojego spawna i tam z niej nawalają i są praktycznie nieśmiertelni tam, bo oczywiście wystarczy, że się cofną, naprawią pojazd, wrócą ponownie, no bo wiadomo, że jak wróg pójdzie do bazy, to po prostu go zabije automatycznie system gry. I to jest trochę beznadziejne. Moim zdaniem takie pojazdy, które są na przykład dostępne publicznie w jakimś miejscu, tak jak ta mobilna artyleria na przykład znajduje się na punkcie między C a D, nie, chyba jakoś tak, między C a D się znajduje ta mobilna artyleria, no to to jakby powinno być zakazane, żeby to wprowadzać w ogóle do bazy, bo powinien być taki sam komunikat jak wyjście poza mapę. Tak samo jak jety na przykład mają, powiedzmy, zwiększony teren, gdzie mogą podróżować, no to myślę, że z kolei te mobilne artylerie powinny mieć zmniejszony teren, gdzie mogą podróżować. Tylko tam nie są jakby dostępne te punkty dla wszystkich, bo inaczej to jest strasznie idiotyczny pomysł. Często ludzie się skampią właśnie z tą mobilną artylerią. Bywają tam straszne takie niefajne po prostu rozgrywki, gdzie jest jedna wielka... Oj... Jedna wielka masakra i żadna przyjemność praktycznie z grania. Tymczasem wpakowałem się w największe gówno, w jakie mogłem się tylko wpakować. Czyli helikopter, łódka przeciwnika. O, ale jest i nasza łódka. O, goni ją, skurczybyk. Dobrze, dobrze. Tymczasem widzę, że strasznie uparli się na punkt B. Jest chyba ich taka ostatnia deska ratunku jakby tutaj, bo... B to w zasadzie tutaj jest taki łącznik pomiędzy właśnie tym ostatnim punktem A możliwością jakby dostania się szybko na punkt D i D i C. Tak samo E jest w zasadzie też takim łącznikiem, ale E jest takim jakby osobnym, odludnionym punktem, na który jeszcze, szczerze mówiąc, nie za bardzo lubi biegać, albo raczej pływać, bo tam tylko da się dopłynąć w dużej mierze. Jeżeli nie mam właśnie jakiegoś pojazdu, to zwykle ja się tam po prostu nie pojawiam, bo nie lubię tego punktu. Z kolei zastanawiam się... Oj! Oj, ledwo, ledwo. To było kiepskie, szczerze mówiąc. Udało mi się go zastrzelić, ale to było bardzo kiepskie z mojej strony. O, ładnie. Gościu go rozwalił. Już miałem po niego iść, ale ktoś go fajnie smękował. A propos właśnie wybuchania... z artylerii. To wyglądało, jakby właśnie artyleria nawalała w kogoś. Tak się rozejrzałem, ale przecież później sobie przypomniałem, że na tym mapie nie ma tej mobilnej artylerii. To na prawo nie mogę się wysłowić. W każdym bądź razie już powoli kończy się runda. Zostało 39 tiketów do końca. Tylko troszeczkę mi dziwi, że tutaj zginął koleś 200 parę metrów ode mnie. Boję się trochę wejść tutaj, no zaraz pewnie będzie jakiś snajper, który będzie starał się mnie rozwalić. A wbrew pozorom na tej wyspie można się schować w sporej ilości miejsc. O, a propos, jest jakiś koleś. Gdyż tutaj są krzaki, drzewa i tego typu jakieś kamienie, za którymi można się schować. O, ładnie go rozwalił. Więc tutaj wbrew pozorom jest wiele miejsc takich, które przeciw pociskom jakby dużo nie zrobią, ale można się ładnie zakamuflować w tym miejscu. I ewentualnie właśnie zgubić jakiegoś naszego przeciwnika w tym miejscu. Bardzo często się zdarzało mi tak, że na przykład walczyłem pomiędzy kilkoma osobami i ja ich czasami mogłem sflankować, albo one flankowały bardzo często mnie właśnie w tym miejscu. Nawet jeżeli myślałem, że mam jakby całą sytuację tutaj pod kontrolą, to czasami zdarzało się zupełnie inaczej. Szczerze mówiąc, chyba Parcel Storm jest jedną z takich fajniejszych map, na której mi się gra tutaj w Battlefield 4, gdyż no... Szczerze przyznam tym innym, większym youtuberom, jak i innym osobom, które też tutaj grały w BF-a, że jednak ten design map w przypadku Battlefield 3 był trochę lepszy. Aczkolwiek jeśli chodzi o mechanikę, to bardziej tutaj lubię BF-a 4, bo można sobie lepiej dostosować broń po prostu do swoich potrzeb tymczasem. Aj, myślałem, że tutaj się nie dostanie. Kurde, a mnie ładnie zrobił. Widziałem jego celownik laserowy. Powinienem go rozwalić, jak tylko miałem na to okazję, ale trochę po prostu schrzeniłem tą sytuację. Dobra, jeszcze raz w takim razie... A, nie, nie, cholera, nie punkt C. Chciałem się zbawić na punkcie D. No, ale już teraz jest za późno. W każdym razie tutaj naszym przeciwnikom zablokowałem przejęcie punktu z kolei. O, a propos.
i dobra, był tylko jeden gościu na całe szczęście. 42-15, także KD będzie sporo powyżej 2-0. Nie sądziłem, że idzie mi aż tak dobrze od, że tak powiem, kilku spawnów. Zaraz, co tutaj robi jakiś goleś? Jest gdzieś tutaj w budynku, czy jak? Coś słyszę, oj, coś słyszę, że się dzieje. Ale nie widzę kompletnie kolesia. Nie wiem, czy on się podziął. W każdym bądź razie chyba za bardzo mnie to już nie obchodzi, bo zaraz jest praktycznie koniec rundy. Chociaż zaraz, cały czas. Chciał mnie dorwać z noża, ale niestety mu się nie udało, dosłownie na sam koniec rundy, więc piękna runda, 337 tiketów do zera. Bardzo równa gra, do pewnego momentu później nasza drużyna ładnie się ogarnęła i mieliśmy bardzo dużą przewagę. Również mi udało się tutaj rozegrać całkiem niezłą grę, 34 do 15. W każdym razie dzięki za oglądanie tego odcinka z Battlefielda 4. Na razie, trzymajcie się, cześć.